Na instruktora rekomenduje się ludzi, którzy spełniają określone warunki psychofizyczne. Ludzi, którym można powierzyć tą zaszczytną funkcję być instruktorem. Lotnisko w Powidzu. Jedno z największych lotnisk wojskowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Tu stacjonują samoloty Herkules i Kasa. Tu również w lotniczej grupie poszukiwawczo-ratowniczej odbywa się szkolenie pilotów śmigłowców. Tu pracuje jedyna w Polsce kobieta pilot-instruktor, porucznik Anna Górecka. Sprawdzam, czy wszystkie luki są pozamykane, czy któryś z zamków nie jest odpięty. W dołu nigdy jakichś uszkodzeń pod kadłubem, reflektory czym są zbite. Przed każdym lotem musimy wykonać tak zwany przegląd śmigłowca, żeby sprawdzić, czy jest on przede wszystkim zdatny do lotów, czy nie ma jakichkolwiek podcieków, zarysowań, podłamań. A przy okazji, kiedy latamy z uczniem, sprawdzamy także wiedzę ucznia. Następnie przy okazji już sprawdzamy pierwszą łopatę. Łopatę sobie sprawdź, zobacz, czy nie ma na nich żadnych uszkodzeń. Nie mamy jakichś uszkodzeń z prawej strony kadłuba, dobrze. Czy zamknięte. Jednej rzeczy zapomnieliśmy. Sprawdzenie, tak? Czy mamy pozdejmowane tak, zagłówki? Czy są odpowiednio zdjęte zagłówki do wlotu silnika i do wentylatora? Porucznik Anna Górecka jest w pełni wykwalifikowanym specjalistą. Zanim została instruktorem w lotniczej grupie poszukiwawczo-ratowniczej, ukończyła Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Tam rozpoczęła pracę jako instruktor podchorążych na śmigłowcach Mi-2, a następnie SW-4. Stamtąd trafiła do Powidza. Poziom olejów przykładni i przykładni pośredniczącej w normie i prawa strona stojecznika pozamykana. Plus także w granicach normy. Dobrze, czyli możemy wsiadać. Tak, będę pewnie proszę skończył. Dobrze, czyli wsiadamy. Powiedz wieża Papua Fox 291, zespół uruchomić śmigłowiec W3 na płaszczyźnie strategicznej. Czysto, uruchamiam. Ja puszczam czas. Czas poszedł. Lampka świeci, testy ruszyły, ciśnienie narasta. Napięcie w normie. Dajemy do wykonania zadań ludzi najlepiej przygotowanych. Ludzi, którzy spełnią wymogi formalne i prawne. I mamy skło wystawione. Okej, i rozpoczynam polowanie. Trzeba przejść całą tak jakby drogę lotniczą i całą tą mękę. Przykładem jest pani Anna Górecka, która co prawda jest młoda promocją, bo 2004 rok, ale już ma na śmigłowcach wylatane ponad 1000 godzin. Posiada uprawnienia instruktorskie na śmigłowcu podstawowym, w którym wykonuje zadania, czyli W3, Sokół. W związku z tym, że mamy Mi-290, będę podchodził do strefy od jej wschodniej strony, tak żeby już ustawić się pod wiatr, latując do środka strefy. Dzisiaj będziemy robili lot do strefy pilotażu na małej wysokości, w której to robi się określoną wiązankę figur pilotażu. Uważaj, zobacz, taki poziomy krążą. Wiraże z różnymi przechyleniami, manewry prędkością. No i będziemy następnie wracać do lotniska i lądowania. Kontynuuję do 200 manewry, wiraże w lewo, prawo, 30 stopni przechylenia. Pamiętaj o tym, że żeby sobie patrzeć, wiesz, na linię horyzontu, nie? Trochę prawej nogi, bo będzie zupełnie inaczej szedł. Można liczyć na jej pomoc, fachowość, a przede wszystkim także na taką zwykłą życzliwość ludzką. Tak staraj się trzymać, bo wiesz, on się troszeczkę ucieka z tej 30. Tak robi się 25-30. Też są takie warunki, że lekko ten wiatrak jest troszkę silniejszy i gdzieś tam jednak przeszkadza. O, super. Zdolny żołnierz. Każdy lot wiąże się z naszym przede wszystkim przygotowaniem na ziemi, a na górze już po prostu wykonujemy, więc tutaj nie ma specjalnie jakiegoś zaskoczenia, jeżeli chodzi o wykonywane elementy. Tak naprawdę staramy się no, już więcej też głowa za kabinę, żeby uważać to, co nam leci. Idziemy według programu szkolenia, ćwiczenie po ćwiczeniu, zdobywając poszczególne uprawnienia,
najpierw na chyb, a później kolejno dopuszczenia do różnego rodzaju lotów. Na samym początku lotów w okręgu, później są loty do strefy i tak kolejne umiejętności. Potrzebuję jeszcze po zakończeniu podstawowego szkolenia w warunkach dzień, tak naprawdę niedługiego przeszkolenia na drugiego pilota i w tym momencie już zdobywam uprawnienia drugiego pilota, gdzie mogę wykonywać już loty operacyjne, już pewien etap w tym momencie mam osiągnięty. Na dowódcę załogi jeszcze długo, jeszcze troszkę czasu potrzebuję na szkolenie. Za chwilę startujemy, będziemy wykonywać lot do Mirosławca w celu zrzutu skoczków spadochronowych. Jestem przełożonym pani porucznik Góreckiej, natomiast w tej chwili na śmigłowcu jestem jej podwładnym, można powiedzieć. Muszę wykonywać jej polecenia, stopnie nie latają. Tutaj musimy się podporządkować, jesteśmy w armii. Pragnę się dalej doskonalić, szkolić i wyszkolić. No i fajnie by było w końcu uzyskać klasę mistrzowską. Nosić gapę z M-ką. Bo to jest, myślę, że marzenie każdego pilota.